Twoje życie ciągle uciekałem. We mnie to się działo co najmniej 50 lat. Melduję wyjście i wiem, że każdy, kogo mam do pracy, jest w księdze. Nasze jest fałszywe. Zajrzył SS-man do księgi. O, widzę już drzwi do magazynu mundurów i broni. Te drzwi trzeba było wyłamać łomem. To jest pierwsza ucieczka więźnia Oświęcimia, który uciekł w mundurze SS-mana. Jak długo istnieją obozy koncentracyjne, to takie ucieczki Niemcy nie mieli. Ja już widzę blisko ten szlaban, otwieram prawe drzwiczki, wystawiam, żeby widzieli szarże, wiesz, i mówię, do jasnej cholery śpisz, dupku, tam czy co? Ten SS-man podskoczył, szlaban idzie do góry, Gienek bieg włącza do przodu i suniemy naprzód. Wolność. Całe swoje życie przepracowałem w przemyśle okrętowym. Z tej stoczni dostaliśmy solidarność i wolność. I moje życie się otworzyło. Musiałem czekać aż 70 lat na ten moment.